A ty co? Ty no, wieczorem, czemu tyle tych gier to ma, kurczę, elementy zręcznościowe? Ja to bym sobie przy planszówce chciał usiąść przy stole i odpocząć po prostu, nie? No przecież większość to gry, przy których się siedzi. No, ale łapami trzeba wywijać i w ogóle nie, no patrz, tutaj to praktycznie jak szukam, to każda to ma jakieś zarządzanie ręką czy coś, czy co, jakieś gesty trzeba wykonywać czy coś takiego, mi się nie chce. Nie, nie chodzi o żadne wywijanie. Oj, jak głupi jestem, ty, sorry, nie, to ja kumam, to chodzi o to, żeby wszyscy dobrą ręką zagrywali, nie, albo wszyscy prawą, albo lewą, to o to chodzi, nie? No, też nie, porozmawiajmy sobie o zarządzaniu ręką. Cześć, z tej strony amator planszówek i wracam do Was po króciutkiej przerwie z nowym materiałem. Pomyślałem sobie, że dzisiaj ponownie sięgniemy do pojęć planszówkowych i wyjaśnimy sobie kolejne, a mianowicie zarządzanie ręką, czyli hand management. Co się kryje pod tym pojęciem, o co w nim chodzi, jakie gry z niego korzystają? Pomówmy sobie o tym. Czym jest to zarządzanie ręką? W zasadzie hand management jest wszystkim, co wymaga od nas dokonywania wyborów, zastosowania tego, co mamy na ręce. Mechanika ta odnosi się najczęściej do gier karcianych, chociaż tak naprawdę dotyczy każdego tytułu, w którym coś bierzemy na rękę i będziemy musieli to zagrać w taki sposób, żeby przyniosło nam jakieś korzyści. Więc oprócz karcianych mogą to być na przykład gry kafelkowe, w których często bierzemy kilka kafelek na rękę i decydujemy, który teraz zagrać. Cały trzon tej mechaniki polega na tym, że staramy się zebrać na naszą rękę karty takie, które pozwolą nam jak najbardziej wymaksować wyniki, wymaksować to, co chcemy robić w danej grze i wykorzystanie tych kart w należyty sposób. Chodzi tutaj nie o samo zbieranie kart, ale o to, żeby je potem wykorzystywać tak, jak trzeba. Czyli zagrywać karty w takiej kolejności, żeby każda kolejna dawała nam jak największe korzyści. Czyli na przykład uruchamiała efekty z tej poprzedniej, albo że ta poprzednia, jeżeli już leży, to uruchomiła nam efekty z tej, którą już mamy. Albo żeby w kolejnej rundzie, jak przyjdzie zaś nasza kolej, to żeby te karty, które zagraliśmy rundę wcześniej, już nam tworzyły jakiś łańcuch produkcyjny, już nam tworzyły jakieś zależności, które będą nam pozwalały maksować cały czas ten wynik. I to jest właśnie zarządzanie ręką. Jest to bardzo prosta mechanika, która występuje chyba w większości gier, w większości współczesnych planszówek, a już zdecydowanie w każdej karciance, ponieważ w karciankach o to chodzi, że zbieramy karty i je zagrywamy po to, żeby coś z tym robić. Nie wiem, gry liczbowe różne, na których musimy wykładać odpowiednie kombinacje cyfr. Też musimy decydować, które będą dla nas najbardziej opłacalne, które pozwolą nam się najszybciej pozbyć kart z ręki, różne gry imprezowe. Te wszystkie, które korzystają z kart i korzystają z elementów, które posiadamy na ręce, mają właśnie mechanikę hand management. I przez to w zasadzie ciężko tu wskazać jakieś plusy czy minusy. To jest po prostu taka mechanika bierna, bym powiedział, która występuje w grach. Więc jeżeli zobaczycie jakąś grę, szukając planszówki dla siebie, zobaczycie tam, że jest hand management, to nie musicie jakoś dużo się nad tym zastanawiać. Popatrzcie na inne mechaniki, jakie ona posiada, ponieważ to jest zwyczajnie jedna z opcji, które w tej grze są, a tak naprawdę to inne mechaniki tutaj będą kluczowe. To zaś jest tym naszym wyborem, czy w dobry sposób wykorzystamy tę całą resztę tego, co planszówka ma nam do zaoferowania. Choć oczywiście są takie gry, w których hand management będzie prawdziwą kwintesencją zabawy. No a jakie mamy planszówki? Pokażę Wam teraz kilka gier z mojej kolekcji i będzie to w zasadzie tylko ułamek tych wszystkich tytułów, które korzystają z zarządzania ręką. Rzućmy sobie na nie okiem. Wyliczankę gier z mechaniką zarządzania ręką. Zacznijmy od prawdziwego klasyka. Klasyka, którego znają prawdopodobnie wszyscy, a jest nim
Wsiąść do pociągu, tu w tym wypadku Europa. Mamy tutaj właśnie klasyczne zarządzanie rąsią. Dlaczego? Mamy karty naszych wagonów i to dzięki nim możemy tworzyć połączenia, więc musimy odpowiednio zbierać zestawy kolorowych kart i decydować, które w danym momencie zagrać, żeby jak najbardziej optymalnie tworzyć nasze trasy i realizować bilety. W kolejnej grze zarządzanie ręką zostało bardzo ciekawie wykorzystane do tworzenia prawdziwego szaleństwa na planszy. To trójwymiarowej planszy, a jest to gra... Cold Express, czyli western na planszy. Tutaj mamy na swojej ręce karty akcji, które wykładamy po kolei, każdy gracz wykłada, tworząc nasz plan skoku na pociąg. Bajer polega na tym, że najpierw wykładamy wszystkie akcje tak, jakbyśmy chcieli je zorganizować, a dopiero potem w kolejnej fazie rozpatrywania tych akcji wszystkich graczy po kolei dowiadujemy się, co z tego wszystkiego wyjdzie, przez co się tworzą naprawdę komiczne i fantastyczne sytuacje, o czym mogliście się przekonać m.in. z mojej recenzji tej gry. Natomiast w kolejnej pozycji mamy do czynienia z nieco bardziej klasycznym wykorzystaniem mechaniki zarządzania ręką, a mowa o grze Osadnicy Narodziny Imperium. W tym tytule mamy nasze karty na ręce i budujemy silniczek produkcyjny naszego małego imperium. No i właśnie, musimy odpowiednio decydować, które karty chcemy zagrać, które dadzą nam w kolejnych ruchach największe profity, uruchomią nam największe łańcuchy zależności. Tu mamy prawdziwą kwintesencję tego zarządzania ręką, połączoną właśnie z budowaniem silniczka. Podobne mechanizmy są zastosowane w kolejnych grach, które warto znać pod względem tej mechaniki, a są nimi Terraformacja Marsa i Terraformacja Ekspedycja Ares. Tutaj posiadamy karty na ręce, karty naszego ekonomicznego imperium, które stara się zmienić planetę Mars w glob dla, no, zdatny do życia na Ziemi. Która z tych gier jest lepsza? O tym mogliście się przekonać w mojej recenzji Ekspedycji Ares. Natomiast tu, podobnie jak w Osadnikach Narodziny Imperium, mamy zestaw kart i musimy je zagrywać w taki sposób, żeby one z każdym kolejnym ruchem, z każdą kolejną rundą dawały nam jak najlepsze łańcuchy produkcyjne, jak najlepsze łańcuchy zależności, żeby każda wyłożona karta maksymalizowała nasz wynik. I tu, podobnie jak w Osadnikach, mamy po prostu kwintesencję tej mechaniki. Bardzo ciekawie wykorzystano zarządzanie ręką w kolejnej grze, którą jest nie taki świeży tytuł. K2, czyli już klasyk, w którym wspinamy się na tytułowy himalajski szczyt. To jest naprawdę bardzo ciekawy symulator himalaisty, w którym również zarządzamy naszą ręką, ponieważ mamy na niej karty. I tak, te służą nam do tego, żeby się poruszać w górę bądź w dół, oraz do tego, żeby dbać o współczynnik aklimatyzacji naszych himalajstów, żeby nie przytrafiło się im nic przykrego podczas tej wspinaczki. Ale tutaj wchodzi też kolejny aspekt, którym jest licytacja na początku każdej rundy. Gracze za pomocą tych kart, które mają na ręce, licytują się o to, kto będzie musiał wziąć żetony ryzyka. A wśród tych żetonów czekają na nas też niemiłe niespodzianki w postaci punktów, które będziemy sobie odejmować od tych naszych kart na ręce. Więc ponownie, bardzo ciekawie wykorzystana mechanika zarządzania ręką. Można też powiedzieć, że zarządzanie ręką jest w zasadzie w każdej grze, w której budujemy naszą talię, ponieważ tam pozyskujemy karty w taki sposób, żeby mieć jak najlepsze akcje na naszej ręce, a potem musimy zagrywać te karty w taki sposób, żeby te akcje jak najlepiej wykorzystać i ponownie, żeby uruchamiać różne kombosy i reakcje. Wśród takich tytułów możemy znaleźć na przykład grę DC Batman Metal, czyli odsłonę serii DC Deck Building Games. Wszystkie te gry polegają na właśnie budowaniu talii, czyli w trakcie rozgrywki zagrywamy karty, które mamy na ręce. Robimy to w taki sposób, żeby kolejno zagrywane karty uruchamiały efekty tych poprzednich i dawały nam jak najwyższe korzyści. Oraz za te karty, które zagramy, kupujemy karty ze sklepu po to, żeby powiększyć naszą talię, polepszyć ją przede wszystkim, żeby w kolejnych ruchach móc uruchamiać jeszcze lepsze ruchy. Więc idealny przykład tego, jak wykorzystywać naszą rękę. To hand management pełną gębą. Podobnie zresztą jak w grze Nieustraszeni Afryka Północna, czyli tytule, który stosunkowo niedawno trafił do mojej kolekcji, ale jako moja
W zasadzie teoretycznie to druga gra bitewna po 111 alarm dla Warszawy, ale jednak bardziej rozbudowana, większa i ciekawsza. No to muszę powiedzieć, że jestem pod niezłym wrażeniem tego tytułu, choć pewne minusy one ma, ale o tym opowiem wam kiedyś przy okazji w mojej recenzji. Natomiast tu ponownie mamy karty. Karty, które posiadają różne akcje, które przedstawiają nam nasze jednostki i to zagrywanie kart tutaj jest połączone z operowaniem jednostkami na planszy. W efekcie mamy bardzo ciekawe połączenie z zarządzania ręką, które jest niezwykle istotne do tego, co się dzieje na planszy, ponieważ każde nasze wykorzystanie kart zmienia sytuację na polu bitwy. Jeżeli chodzi o łączenie mechanik takich, to bardzo dobrze robi to także Everdell. Everdell, w którym mamy worker placement, mamy budowanie naszej talii, mamy właśnie zarządzanie ręką i budowanie silniczka. To wszystko jest bardzo zgrabnie wymieszane i tutaj właśnie wykorzystanie kart w odpowiedni sposób jest niezwykle ważne dla całej zabawy, ponieważ z tych kart to, w jaki sposób będziemy budowali naszą wioskę, będzie determinujące dla tego, jaką produkcję będziemy pozyskiwali, co, jakie dodatkowe akcje, bonusy, zależności nam się uruchomią, które wezmą i pozwolą nam wymaksować nasze punkty w zasadzie zwycięstwa na koniec, więc w Everdell również znajdziemy tę mechanikę. Znajdziemy tę mechanikę także w grach, które bazują głównie w dużej mierze na drafcie kart. Przykładem niech będzie Nowy Wspaniały Świat, który polega na tym, że wybieramy sobie z rąsi kartę, wykładamy ją przed siebie i przekazujemy resztę naszym rywalom i zaś dostajemy od rywala obok karty, stąd sobie znów wybieramy, więc mamy tutaj zarządzanie ręką na tym etapie wyboru tego, co dostaliśmy, ale można to także potraktować na to, że mamy karty przed sobą wyłożone, możemy je potraktować, że mamy je w zasadzie na ręce, ponieważ decydujemy później, którą dać do produkcji, którą będziemy chcieli wytworzyć, zbudować, a z której będziemy chcieli pozyskać surowce po to, żeby móc wybudować te inne karty. Mamy tutaj więc taki wielopoziomowy w zasadzie hand management. Podobnie można również powiedzieć, że występuje on w Siedmiu Cudach Świata czy Sushi Go, więc wszystkich takich grach, w których draftujemy karty, ponieważ musimy odpowiednio wybrać, które chcemy i które dadzą nam możliwie najwyższe korzyści. Zarządzanie ręką. Mamy także w grach, w których karty zastępują nam kości i to one determinują, gdzie i jak będziemy mogli się poruszyć. Przykładem niech będzie taka Jamajka. Jamajka, czyli gra familijna, nastawiona na zabawę z najmłodszymi graczami. Tutaj mamy planszę, po której się ścigamy okrętami pirackimi. Zasuwamy dookoła planszy, kto pierwszy, ten lepszy, wszystko jasne, ale poruszamy się zagrywając karty. Na tych kartach mamy różne akcje. Mamy akcję ruchu do przodu, mamy akcję ruchu do tyłu. Mamy w końcu akcje pozwalające nam coś pobrać, jakieś surowce, jakieś dukaty, które nam będą potrzebne do tego, żeby zapłacić za postoje w portach. Więc bardzo sympatyczna gra, w której właśnie macie to zarządzanie ręką na poziomie bardzo niskim, łatwym, jeżeli chodzi o wejście w grę i to jest tytuł świetny do nauczenia się właśnie tej mechaniki. No i w sumie mógłbym tu wspomnieć naprawdę jeszcze wiele gier z mojej kolekcji, w których zarządzamy tym, co mamy na ręce. I nie chodzi tylko o karcianki, mogą to być również gry kafelkowe różne, jak na przykład Kakao, czy Neopolis, czy Wyspa Sky. We wszystkich tych grach mamy jakieś kafelki na ręce i decydujemy o tym, którą chcemy zagrać w tej chwili, żeby dała nam jak najwyższy bonus, więc pojęcie zarządzania ręką w planszówkach jest bardzo, ale to bardzo szerokie i prawdopodobnie większość gier, po które będziecie sięgali, w jakiś sposób korzysta z tej właśnie mechaniki. No i to w zasadzie wszystko, co miałem wam do powiedzenia o mechanice zarządzania ręką. Jak widzicie, hand management nie jest jakiś specjalnie skomplikowany i w zasadzie mowa tutaj po prostu o wszystkim, co robimy z rzeczami, które trafią nam na łapkę w trakcie gry. Mimo to mam nadzieję, że ten materiał
komuś był pomocny i dziękuję wam za to, że go obejrzeliście, że ze mną jesteście. Tradycyjnie już w opisie wrzucę wam wszystkie potrzebne linki, wrzucę wam też linki do gier, które pojawiły się w tym materiale, w sensie do ofert ceneo.pl. Tam sobie sprawdzicie, gdzie możecie je dorwać najtaniej. Klikając w te adresy, wspieracie moją pracę, tak samo jak ją wspieracie, jeżeli zostawicie lajka pod tym filmem, o ile wam się oczywiście podobał, i zasubskrybujecie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Będę za to naprawdę bardzo wdzięczny. No i to w zasadzie tyle. Dzięki wielkie, że ze mną jesteście i do zobaczenia. Cześć! Hej, co porabiacie? Będziemy sobie zarządzać rękami przy stole. Co? We dwójkę i to tak przy grach jeszcze? No, będzie fajnie, przyłączysz się? Jesteście chorzy. Chyba się źle zrozumieliśmy.